Cześć dziewczyny, dzisiaj zapraszam Was na jeszcze jeden filmik. Dzisiaj porównać chciałabym Wam wszystkie moje pomadki, znaczy nie, że wszystkie pomadki, tylko pomadki, które całkiem niedawno pojawiły się na rynku. Dawno, dawno temu pojawiły się lip buttersy i od tamtej pory pojawiły się takie produkty podobne, inne troszeczkę, jeżeli chodzi o konsystencję, i prosiłyście mnie po prostu o recenzję porównawczą tych wszystkich kosmetyków i stwierdziłam, że jak dojdzie do mnie ta polska wersja tych Caress, one się nazywają, z L'Oreala, to zrobię Wam taką recenzję. Dzisiaj będę mówiła właśnie o tej polskiej wersji Caress z L'Oreala. Ta jest w kolorze Rocking Mauve, czyli to jest taki bardziej, że tak powiem, fiolet, ale on łamie, moim zdaniem to powinno się nazywać magneta, bo taki kolor właśnie ma troszeczkę. To jest to. Kolejny produkt, który mam w ręku i dzisiaj mam go też na ustach, to jest lip butter z Revlona w kolorze 080 Strawberry Shortcake. I to jest taki lalkowy odcień. O, on jest tutaj. Może tu Wam pokażę. Taki Barbie troszeczkę odcień. Następnym produktem to jest amerykańska wersja tych Caress i one są w kolorze, ten jest w kolorze Cotton Pink i on też jest, jak widzicie, w takim bardziej różowym. Ja po prostu się w takich lubuję. I on jest tutaj, troszeczkę mocniejszy niż ten, jak widzicie, kolorystycznie. Tak więc to jest to, niż lip butter. I kolejny, pokażę Wam może 318, bo 218 to też kolejny róż. To są właśnie balsamy Color Richie z L'Oreala, to są te balm, czyli balsamy, jak sama nazwa wskazuje. I on jest tutaj. Może Wam jeszcze zrobię szybko swatcha tego 218 Rose Elixir. Nie będzie go widać, a może będzie. O, to jest on. Tak więc tu macie wszystkie kolory. I zacznę może od moich ulubionych, czyli od tych właśnie balsamów z firmy L'Oreal. Najczęściej pytacie mnie o nie. One kosztują około 8-9 dolarów. Tak wyglądają opakowania. Piękne, bardzo mi się podobają. Takie złoto z różem. Sroka jestem i lecę na takie opakowania. Mam kolor 218 i 318 i wiem, że mam jeszcze jeden beżowy w kurtce, a drugi w samochodzie, ale już nie chciało mi się ich przynieść, bo to nie o kolory chodzi, tylko chodzi o samą formułę. Jeżeli chodzi o te balsamy, to bardzo dużo mnie o nie pytałyście, dużo dziewczyn pisało o nich negatywną recenzję, dlatego że nie mają w sobie koloru. No słuchajcie, jeżeli na produkcie jest napisane balsam koloryzujący, no to nie spodziewajmy się koloru jak po szmince. To są balsamy koloryzujące, nawilżające. Te balsamy faktycznie mają tendencję, taką tendencję, właściwości nawilżające, natomiast jedna rzecz, która mi się nie podoba w tych balsamach, to jest ich smak. Chemiczny posmak w ustach, tak jak po błyszczyku z firmy NARS Turkish Delight, w tym takim różowym. Nie spodoba Wam się to, jeżeli ktoś jest na to bardzo, bardzo wyczuty, ma taki smak, nie polubicie się z tym, nie będziecie w stanie znosić tego na ustach, ponieważ one zbierają się, ten cały posmak zbiera się w ustach i ja zazwyczaj muszę przerzuć gumę albo po prostu tak więc czymś. Dla mnie to jest jedyny minus. Bardzo dobre jest to, że mimo tego, że kolor zejdzie z nich po załóżmy 2-3 godzinach, to nawilżenie, ten taki właśnie olejek zostaje na ustach i bardzo, bardzo mi się to podoba. Jeżeli właśnie chodzi o kolory, to słuchajcie, to nie będą kolory zadowalające Was, jeżeli ktoś szuka szminki odcieniu, właśnie takiego mocnego odcienia, przepraszam, jakie mają szminki. To są takie bardzo delikatne, tak jak właśnie tutaj widzicie, połyskliwe, natomiast one nadają lekki kolor. Jeżeli ktoś ma bardzo ciemne usta, to podejrzewam, że nic nie będą widziały, tylko sam takie błyszczykowe troszeczkę odbicie, tafla lodowa. Natomiast jeżeli ktoś ma usta takie jak ja, u mnie działają te dwa kolory, nie, ten na przykład też pokazuje się, mimo tego, że to jest bardzo, bardzo jasny róż. Jestem z nich zadowolona,
trochę są moim zdaniem za drogie. Jeżeli chodzi o L'Oreal, to zauważyłam, że L'Oreal strasznie lubi się cenić, jeżeli chodzi o kosmetyki drogeryjne, co moim zdaniem nie jest fajne, bo mogę dodać 5 dolców i mam szminkę z MAC-a. Natomiast, zapomniałam Wam powiedzieć, one mają SPF 15 w sobie. I tak jak mówię, jeżeli ktoś szuka szminki nawilżającej, to nie znajdzie tego tutaj. Jeżeli ktoś szuka balsamu z lekkim takim połyskiem i kolorem, to aplikację polecam, ponieważ jest to tak proste, to jest tak miękkie, to jest takie masełko jedzie po naszych ustach. Nie trzeba gdzieś tam w lusterku siedzieć i patrzeć, czy się nie przejechało poza usta. To jest plus. I jeżeli chodzi o trwałość, to bywało różnie. Raz trzymało mi się kilka godzin, typu 2-3 godziny. Raz po godzinie już musiałam zetrzeć, ponieważ ten posmak nie jest dobry. Czasem z tym posmakiem udało mi się przejść, tak jak mówię, 2-3 godziny, ale później kolor schodził, ten lekki taki kolor błyszczykowy schodził, natomiast zostawało na ustach nawilżenie, tak więc to było bardzo takie fajne, bo coś zeszło z ust, natomiast nie byłam taka zła, bo jeszcze były nawilżone, tak więc jeżeli chodzi o te masełka, to tyle. Ja o nich i tak już pisałam na moim blogu, tak więc możecie znaleźć sobie notkę i do końca obejrzeć sobie kolory. Następną rzeczą, którą najmniej lubię, to jest to, co dzisiaj mam na ustach. Lip Butter z firmy Revlon. To jest, tak jak Wam mówiłam, Strawberry Shortcake 080, czyli to był ten odcień tutaj. Taki właśnie bubblegum troszeczkę. I teraz tak, to są właśnie balsamy, które dadzą nam kolor. One mają taki color payoff, czyli zostaje nam na ustach kolor. To nie jest coś porównywalnego właśnie z tymi masełkami tutaj. Konsystencja jest bardzo dobra, też jak masło się ciągnie. Natomiast rzecz, która niestety nie podoba mi się w tym produkcie, to jest to, że one się zbierają, nie są trwałe. I na moich ustach po kilku już aplikacjach w ciągu dnia, to niestety wracam do domu i mam przesuszone ust. One kosztują około 5-6 dolarów. Mamy bardzo dużo ich kolorów, tam jest około chyba 12 czy 15 kolorów. I trwałość i to, że się zbierają, przesuszają, nie spodobało mi się. Kolory są naprawdę bardzo fajne, natomiast moim zdaniem to nie jest dobry produkt. Ja wiem, że u wielu osób się sprawdził, ja wiem, że wiele osób bardzo, bardzo lubi te produkty, te właśnie lip butter za ich konsystencję, natomiast przesusza i zbiera się. Szczególnie się zbiera w kącikach, nawet przy mniejszej ilości, jak nałożę przy pierwszej warstwie, zaczyna się to zbierać i moim zdaniem produkt jest do dupy. Natomiast konsystencja jest naprawdę bardzo fajna. I teraz przejdźmy może do tych produktów Kares i ja zacznę może od tego produktu z Polski, czyli o polskiej wersji 203 numer kolorek. Zakrętka tak wygląda. Opakowanie jest bardzo, bardzo takie fajne, chociaż mi się podoba bardziej ta wersja amerykańska, bo jest złota, nie wiem dlaczego, ale tak już mam. Opakowanie jest takie, jak widzicie, plastikowe, w środku wysuwa się produkt. Nie mam pojęcia, za ile one są, ponieważ ja go dostałam od Marty z Urban State of Mind i to jest ten kolor tutaj pierwszy. I teraz tak, kolorystycznie bomba, naprawdę fajne kolory. Nawilżenie jest naprawdę fajne, z tym, że u mnie te szminki w ogóle się nie trzymają na moich ustach. Ja nie wiem, czy ja je zjadam, czy co, ale one nierównomiernie schodzą z moich ust. Ten kolor gdzieś tutaj mam, tutaj, tu już nie mam. Nie wiem, czy u Was to też się tak dzieje. I też... O, chyba sobie po nosie dałam. Pachną taką jakby poziomką, tak mi się wydaje. Tak, taki właśnie owocowy leśny, taki owoce leśne, taki zapach mi się tak kojarzy. Wszystko by było w porządku, naprawdę. Może niedostępność może być minusem, jak dla mnie. Ale niestety bardzo, bardzo szybko ta pomadka schodzi. Tutaj jest napisane, że to jest pomadka, okej. Że ta pomadka bardzo szybko schodzi z moich ust. Nie wiem, co się dzieje, ale zjadam ją, ściera się nierównomiernie. Mimo tego, że konsystencja i kolor, szczególnie ten kolor bardzo mi się podoba, bardzo taki, że tak powiem, do kolorowego makijażu, który bardzo często noszę do pracy, bo musimy. Fajnie się spisywał, natomiast musiałam go co chwilę aplikować i to mi się niestety nie podobało. Tak więc to jest jedyny minus, dziewczyny. Kolejną rzeczą to jest ta wersja amerykańska tych Kares, opakowanie kwadratowe, znaczy prostokątne, bardzo mi się podoba, złote. I to jest ten kolor tutaj.
I tak jak też mówię, szminka, jakość jak szminka koloru, czyli intensywność jak szminka, dobrze nawilża usta. To jest jeden z lepszych moich produktów do ust, jeżeli chodzi o takie właśnie balsamo mokre wykończenie, balsamowo mokre wykończenie, bo nie dość, że to nawilża, to na dodatek jeszcze mamy jakieś takie wykończenie bardzo ładne, intensywne jak szminka, ale też z drugiej strony nie jest ciężko nosić ten produkt jak szminki niektóre. Nie są lepsze od tych, ponieważ w tych zauważyłam, że trochę zaczęły mi się zbierać one podczas noszenia na... tutaj mi wchodziły w moje takie, wiecie, zmarszczki na ustach, nie wiem jak to powiedzieć, kąciki. Nie te kąciki, tylko na ustach. Zaczęły mi troszeczkę się zbierać i trochę na środku zaczęły mi się zbierać również, ale bardzo lubię ten kolor, szczególnie właśnie ten cotton pink, rozjaśnia cerę, ten makijaż jest taki rozjaśniony, ponieważ to jest bardzo jasny, taki właśnie barwiasty, że tak powiem, kolor, ale tak jak mówię, nie nakładajmy zbyt wiele, ponieważ zbiera się to troszeczkę w... Nie jest to od razu, 2-3 godziny spoko, natomiast później zaczyna się to zbierać i po prostu niechlujnie, nieefektownie to wygląda. I to by było na tyle. Ja nie chciałam Wam więcej gadać o tych szminkach, ponieważ jest wiele recenzji, wiele możecie poczytać same na temat ich i popatrzeć co i kolory, natomiast to są moje takie dwa grosze na temat tych. Najbardziej odpowiadają mi te właśnie Bonds, ale mówię, że mają minusy. Najmniej odpowiada mi ta, bo ta to w ogóle ma tyle minusów, że aż mi się nie chce jej używać. Ja za chwilę będę ją ściągać, bo wiem, że już będę musiała nakładać peeling i później dobrze nawilżyć, bo wiem, że będę miała wysuszone usta. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie nowości szminkowe. Już mam dość oglądania tych rzeczy, bo później lecę i kupuję niepotrzebnie. Ale z przyjemnością zużyję te, co mam, te, które lubię. A resztę po prostu poślę komuś dalej. I to by było na tyle, dziewczyny. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dajcie znać. Trzymajcie się.